Gangnes. Kenneth Gangnes. 233 metry podczas swojego pierwszego skoku. Sporą przewagę po locie Andersa van Emmela w drugiej grupie wypracowali sobie Norwegowie. I teraz dokładają kolejne punkty i raczej już im nikt zwycięstwa w dzisiejszym konkursie nie odbierze. To jest już niemożliwe, by przegrali konkurs. 239 metrów Kennetha Gangnesa, a więc Norwegowie nokautują rywali. Odjętych 10,2 punktu. Noty no, piękne, wysokie. Dwa razy 19,5, trzy razy po 19 punktów, blisko not marzeń, ale patrząc na skok Kennetha Gangnesa, no myślę, że musimy zgodzić się z sędziami oceniającymi. Ładne lądowanie, no może delikatnie zachwiane tutaj w samym dole. Anders Bordal, który bije brawo, no nic dziwnego, bowiem rzeczywiście był to fantastyczny lot Kennetha Gangnesa i teraz